słucham. No, idziemy dalej. Teraz będzie badanie, czy on strusi, czy się zawali nam na głowę, czy nie. Nie, no 80 lat stoi teraz. A jeszcze stoi 80 lat, to i do jutra postoi. A to może jeden dzień. Nie na tym wiadukcie, co teraz robią. 5 lat nie było poprawy. Pod naszym wiaduktem bałbym się stać. No mówię, 5 lat zaraz tego. Naprawiają, bo coś tego. No i jaka to jest technologia? Niemieckie stoją, bo dzisiaj tyle jeżdżą się. A kto nam wpisał miłość do braci, do narodu, do konstytucji i przewodnią rolę partii? Nie podchodzi za blisko, żeby nie wpaść, bo my nie wyciągamy, tylko kamieniami przykrywamy. Tam uwaga też na tą dziurę. Tutaj nie, gdzie były naprawdę potężne przepaści, ale tak ludzie nie słuchają, zaglądają, wpadają. My tylko przysypujemy i coraz wyżej, wyżej. Trzeba wziąć nosza. Ja odciągnę. Na opona. Dobrze, słuchajcie Państwo, jesteśmy w największym obiekcie, jaki był na terenie fabryki, czyli w elektrowni. Elektrownia składała się tak jakby z trzech elementów. Tutaj, gdzie jesteśmy teraz, tamta cała część, w tamtą stronę, to były rozdzielnie elektryczne. Tutaj były swojego rodzaju jakieś pomieszczenia warsztatowe. U góry były biura. Co ciekawe, tutaj są piwnice. Piwnice są, tak jak ten środkowy rząd tych filarów, jest ściana, czyli są podzielone na dwie części. I w tamtej części najprawdopodobniej był taki basen przeciwpożarowy. Do tej pory jest to zalane wodą i jest tam naprawdę bardzo głęboko. Czyli ten basen na pewno, jeżeli to była prawdą, bo to jest tylko też teoria. No takie teoria. Powiedzmy, że przekaz z ust świadków jakiś, ale wszystko na to wskazuje, że rzeczywiście to była prawda, co mówiły tamte osoby, że tam był basen przeciwpożarowy. Kolejnym budynkiem, takim przylegającym do tego, budynek był z tej strony i w nim było 6 takich konstrukcji żelbetonowych, jak tutaj przed nami. To były podstawy pod generatory. Było 6 generatorów, które wytwarzały 80 MW energii, czyli bardzo dużo energii. I teraz, co ciekawe, tak duża energia, jaka tu była produkowana, zaspokajała zapotrzebowanie w 80% tej fabryki. Czyli brakowało w około 20% energii, którą ściągano liniami napowietrznymi ze Szczecina, ale brano pod uwagę to, że żeby się całkowicie uniezależnić, i rozpoczęto budowę drugiej elektrowni z tamtej strony fabryki. I też mamy takie przekazy, że jedni twierdzą, że ona już została, ten proces zakończony i pracowała, a niektórzy twierdzą, że był prawie na ukończeniu, ale zabrakło czasu na to, żeby ją uruchomić. Ale pozostałości po elektrowni tamtej drugiej również się zachowały. Były 2 generatory, no trochę większe. Patrząc po tamtych konstrukcjach, podpór były dużo większe od tych, co były tu. Następny obiekt, jako trzeci dolegający do tego kompleksu, to były, tam znajdowały się piece, które wytwarzały parę wodną. Para wodna była potrzebna do napędzania turbin w generatorach, bo były one parowe. Tutaj jest ten budynek elektrowni z uwagi na to, że stąd rozprowadzano prąd kablami po całej fabryce. Ma bardzo dobrze rozbudowany system podziemnych korytarzy, tuneli technicznych.
że jakbyśmy sobie tutaj tak powiedzmy do tej piwnicy weszli, no to powiedzmy za no, taka grupa, to po, gdzieś po półtora godzinie byśmy wyszli tam head z tamtej strony. No byśmy się musieli trochę poprzeciskać, trochę poczołgać, a to może jak będziemy wracać, to tam wejdziemy. Tak, żeby już na spokojnie. Tak samo tam w rogu elektrowni są takie dwa betonowe klocki, nie wiem czy je widać. Widać, to są wyjścia ewakuacyjne z dwóch podziemnych hal, które znajdują się jeszcze pod całą elektrownią. Czyli tam już te pomieszczenia są dość głęboko. I z uwagi na to, że jest tam ciężki dostęp, bo wchodzi się tylko jednym takim szybem bardzo wąskim, jest tam mniej więcej tyle wody, tak jak mi tutaj tak do pasa. Bardzo fajnie się te pomieszczenia zachowały, bo nie ma tam śmieci, są jeszcze lampy wiszą na suflikach oryginalne. Tak więc świetne miejsce, to na samym końcu też tam sobie będziemy. Tak przejdziemy przez tych, po tych korytarzach. Tak samo jeszcze tam, jakbyśmy w te krzaki poszli, też jest wejście do podziemnej takiej hali. Prawdopodobnie były tam też rozdzielnie elektrycznie, strasznie dużo różnych przepustów i do dnia dzisiejszego zachowały się pozostałości, resztki kabli elektrycznych, które tutaj jak moje rękę w takich grubościach kabli tutaj mówimy. No, widocznie nie umieją tam wejść, albo znaleźć tego wejścia, a jak już znajdą... Nie zostanie nic. No, jak wejdą, to potem nie umieją wyjść i musimy dalej te kamienie przynosić, żeby ich zakupywać. Dobrze, może jakieś pytania? A, już tutaj mówiliśmy, że to jest od czołgu. Na terenie fabryki mamy mnóstwo, o terenie fabryki mamy mnóstwo legend, mówi się tutaj o podziemnym mieście, o tunelu do Berlina, najfajniejsze, jak znajdziemy, to będziemy szli tunelem do Berlina na wycieczkę. I najciekawszą legendą, która jest tutaj opowiadana, to jest to, że pod fabryką jest potężna hala, do której mogły wpływać okręty podwodne. One się zanurzały na Odrze, miały też taki specjalny błąd na Odrze, wpływały podziemnym takim ogromnym tunelem tutaj na teren fabryki i wynurzały się właśnie w tej hali. No, co one tam przywoziły, po co one tam, no chyba nie po to, żeby zatankować. Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale jeżeli jest to prawdą, no to mamy nadzieję, że przynajmniej jeden okręt podwodny jest cały czas tutaj pod naszą fabryką. I oczywiście jeżeli on tam jest, no to przywiózł no, bursztynową komnatę, złoto Wrocławia całe, wszystkie te skarby, nasze obrazy, które do tej pory nie możemy znaleźć, odnaleźć po tym, jak Niemcy je ukradli. To wszystko jest tu. Wszystko oby był zdatny do użytku. No, słuchajcie, jak kiedyś odkryjemy tą halę, no może uda nam się odpalić tego ubota, to będziemy robić takie rejsy na Odrę, będziemy torpedować statek i taka atrakcja.